Kochani, dziś przychodzę do Was z Daily Vlogiem w końcu. I tak, jest godzina 9:30, ja wczoraj pracowałam do północy, chociaż i tak miałam pracować do drugiej, ale na szczęście została za mnie koleżanka, więc wyrwałam się wcześniej. I tak, za chwilę idę umyć sobie włosy, ogarnąć się trochę i do Was wracam. Dobrze, ja już umyłam włosy, teraz idę je wysuszyć i stwierdziłam, że szybko Wam jeszcze pokażę, czego używam do termoochrony, a mianowicie jest to takie serum z Mariona i ono sprawdza mi się naprawdę świetnie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale mamy taki remont bloku i po prostu tak wiercą od samego rana, że nie wiem, jak ja dzisiaj tego vloga nagram. Ja już sobie zrobiłam maseczkę, teraz będę się ubierała i muszę Wam powiedzieć, że siedzę w łazience te 15 minut z tą maseczką, bo na balkonie są panowie robotnicy. I nie wiem, czy oni nam zdejmują barierki z balkonu, nie wiem, o co chodzi, po prostu głupio mi wyjść, więc tak siedzę i czekam, także jeszcze chyba troszeczkę poczekam, jeszcze 10 minut mi zostało. I tutaj mam tą maseczkę, którą dzisiaj użyłam, to jest z ekstraktem z moreli i wiśni. Z Mariona ta maseczka taka peel-off, czyli ją się ściąga i dopiero później się płucze twarz. Ja takie maseczki bardzo lubię i to jest akurat wygładzająca i faktycznie ona daje taki gładki efekt. Jedyny minus to, że ona nie za ładnie pachnie. Powiem Wam, że jestem już tak strasznie głodna, że po prostu zaraz zmywam tą maseczkę, bo widzę, że już mi odchodzi i idę robić sobie jeść i mam ochotę na omleta z płatkami owsianymi, także myślę, że sobie to dzisiaj zjem, tylko nie wiem, czy mam jogurt naturalny. Bo wczoraj pojechałam z Danielem kupić sobie jogurt naturalny, a kupiłam sobie serek i chyba tego jogurtu w końcu nie wzięłam. I ja tak jak mówiłam, będę robiła omleta. Ja robię z 2 łyżek mąki, z 1 łyżki płatków owsianych, 2 jajka, 2 łyżki mleka, no i jakieś tam dodatki. Ja nie mam jogurtu naturalnego, więc dodam ten serek. No i owoce. Mój banan już jest taki bardzo dojrzały, więc trzeba go zjeść. Także zabieram się za robienie omleta. Pomalowałam, jak widzicie. Chciałam właśnie nagrać przed chwilą filmik z rozdaniem dla Was, bo zbliża mi się 5000 subskrypcji, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona i serdecznie Wam dziękuję, ale to będzie właśnie w rozdaniu wszystko, co mam Wam do powiedzenia. I niestety nie mogę tego nagrać, bo co chwilę tłuką, właśnie zdjęli mi już barierki do końca i muszę czekać, aż sobie już pojadą do domu i wtedy będę mogła nagrać dla Was ten filmik i jeszcze jeden inny. A teraz właśnie się pomalowałam i pokażę Wam, czego użyłam do makijażu. I dzisiaj zrobiłam sobie taki delikatny makijaż. Użyłam kremu BB z Under 20, korektora z Kobo, tej mojej maskary, puder, bronzer z Vibo. Brwi zrobiłam cieniem z Color Status Maybellinu, numerek 40. Ostatnio zaczęłam go używać, bo jak wiecie, ja zawsze używałam tej swojej kredki, ona jest już na wykończeniu. To jest kredka z Catrice? Chyba, nie. Zaraz Wam powiem z czego. Z Catrice chyba, już nawet nie ma znaczków. Tak, to była kredka z Catrice, ale ona jest, mi się wydaje, że ona jest po prostu dla mnie troszeczkę za jasna i za ciepły odcień ma. Baby Lips, ale jej niestety nie używałam. Tutaj mam jeszcze taki błyszczyk, pomadkę z Manhattanu, którą bardzo lubię, już mi się kończy i nie wiem, co ja zrobię, będę musiała sobie poszukać nowej. Cienie z W7 in the Nude, użyłam tylko tego jasnego i oczywiście moje pędzle. I chyba tyle, tylko tego użyłam, co Wam tutaj pokazałam i jestem gotowa. I tutaj już sobie naszykowałam taki malutki prezent dla Was właśnie na to rozdanie. Jedną rzecz ostatnio już Wam pokazywałam, a mianowicie jest to balmy. Ja zawsze chciałam to mieć i ostatnio właśnie stwierdziłam, że sobie kupię. Ale po dłuższych rozmyślaniach w sklepie stwierdziłam, że Wam to się na pewno bardziej przyda, ja mam dużo balsamów.
I kupiłam to właśnie dla Was, truskawkowe. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mam ochotę coś zrobić ze swoimi włosami. Chyba ich nie obetnę, bo mi troszeczkę szkoda, chociaż już od dawna marzę, by się krótsze włosy. Ale ostatnio stwierdziłam, że zrobię sobie ombre, niestety. Znaczy, zrobię już. Ja miałam końcówki jeszcze blond. Ale stwierdziłam, że sobie zrobię trochę większe, ale powiem Wam, że farba mi w ogóle nie wzięła. Także myślę, że tak za 2-3 tygodnie spróbuję jeszcze raz je pomalować i zobaczymy, może wtedy coś będzie widać, jakiś efekt, bo teraz mi się wydaje, że nic nie widać. Tak jak było, tak i jest. Ja już właśnie nagrałam filmik, teraz popijam jeszcze resztki mojej herbatki i zabieram się za przerabianie właśnie tego filmu, tego rozdania. I tak, to chyba tyle. Chcę Wam coś pokazać, bo właśnie skończyłam, tak jak mówię, nagrywać filmik. Właśnie go przerobiłam i zaraz Wam pokażę, co tu się stało. Także zobaczcie, jest już Was 5000. Po prostu ja w to nie mogę uwierzyć i serdecznie Wam dziękuję. Także za chwilę wstawiam filmik z rozdaniem i mam nadzieję, że weźmiecie udział w tym rozdaniu, bo naprawdę chcę, żeby któryś z Was dostał tą nagrodę. Także dziękuję jeszcze raz. Dobra, ja się już ubrałam, jak widzicie, nałożyłam sobie już sweterek i teraz nakładam kurtkę i jadę do rodziców. Później jadę odwieźć auto Daniela rodzicom i wracam tutaj do siebie, także uciekam. Ja już byłam u rodziców i właśnie wracam do Daniela rodziców odwieźć auto i stoję na przejeździe kolejowym, także chwilę pewnie poczekam i później się do Was odezwę. Właśnie jestem już u Daniela, czekam aż on się umyje po siłowni i pojedziemy sobie na loda i wracamy do nas do domu. A teraz jeszcze sobie siedzę i oglądam telewizję. Cześć kochani, ja się odzywam po dłuższej przerwie, a mianowicie zaraz idę spać, bo jutro mam na 7 do pracy, więc jestem bardzo zmęczona. I powiem Wam jeszcze, że dużo osób zgłosiło się do konkursu, co mnie bardzo, bardzo cieszy, więc muszę jeszcze wymyśleć dwie nagrody pocieszenia, żeby coś tam stwierdziłam, że jeszcze dwóm osobom coś tam drobnego podaruję. I powiem Wam, że dwie albo trzy osoby coś tam pisało, że nie mają Instagrama. Ale stwierdziłam, że przecież to w niczym nie przeszkadza, możecie wziąć udział w konkursie, nawet jeśli nie macie Instagrama, tylko po prostu napiszcie mi, że nie posiadam Instagrama w komentarzu, a wszystko będzie naprawdę okej. Przecież to w niczym Was nie wyklucza, ja Was nie mogę zmusić przecież, żebyście założyli Instagram, bo jeśli Wam to nie jest potrzebne, to przecież ja to rozumiem, a w konkursie i tak możecie wziąć udział. Także ja się z Wami żegnam i dobranoc.